Przyjmowanie przez dorosłych i młodzież substancji psychoaktywnych jest poważnym problemem medycznym, psychologicznym, a także społecznym. Wzrost spożycia używek, coraz częstsze przejawy eksperymentowania z nimi oraz ich nałogowego przyjmowania to wszystko składa się na konieczność podejmowania strategicznych działań profilaktycznych. Nie ma takiego momentu, żeby można sztywno powiedzieć, że to jest uzależnienie. Natomiast problem dotyczy w ogóle szukania jakichś rozwiązań w życiu przez szczególnie młodych ludzi, ale dorosłych również, rozwiązań szybkich, przyjemnych, nastawionych na doraźną korzyść. To jest problem całego naszego życia. Narkotyki się wplatają w to tak samo jak alkohol. Także tutaj różnicy specjalnej nie ma, natomiast szybkość działania, szybkość doznań, jakieś, które sprawiają, że życie jest trochę przyjemniejsze, no fascynuje ludzi. Zawsze fascynowało i zawsze będzie dążność do tego, żeby używać jakichś środków, które pobudzają wyobraźnię, pobudzają sprawność, przynajmniej subiektywnie odczuwaną sprawność, ale docelowo niszczą. Jeżeli nie ma oferty zewnętrznej żadnej lepszej, rodzice nie oferują lepszego świata, ładniejszego, nie przedstawiają go jako korzystny, a koledzy, znajomi oferują coś, co szybko załatwi sprawę, no to jest lepsze dla nich. Jak się okazuje, problem z uzależnieniem od narkotyków leży głębiej niż nam się wydaje. To proces, który w nas dojrzewa i decyzja, którą w efekcie podejmujemy, jest zależna od wielu czynników. Mimo świadomości o dużej szkodliwości środków psychoaktywnych, znaczna część ludzi pod wpływem nacisku środowiska, rówieśników i problemów podejmuje decyzję, która często jest pierwszym krokiem do wyniszczającego nałogu. Uzależnienie pojawia się wtedy, kiedy głód substancji jest tak silny, że uniemożliwia wykonywanie innych czynności, takich czynności, które do tej pory były zwykle wykonywane. Zaniedbywana jest tym samym praca, szkoła, kontakty z przyjaciółmi, kontakty rodzinne. Kiedy próbujemy odstawić tę substancję, pojawia się zespół abstynencyjny, czyli charakterystyczne objawy somatyczne i psychiczne, utrudniające funkcjonowanie. Dodatkowo większość aktywności uzależnionego człowieka skupia się właśnie wokół tej substancji poszukiwanej, więc wszystkie jego działania zmierzają do tego, aby ją zdobyć. Wtedy mówimy o uzależnieniu. W przypadku jednak narkotyków jest tak, że powodują one wiele szkód, niezależnie od tego, czy jest to już uzależnienie, czy to dopiero nadużywanie, czy używanie ryzykowne. Dla mnie problem uzależnienia cały czas tkwi nie tyle w młodych ludziach, bo oni będą rozglądali się po świecie i szukali tego, co jest szybko, łatwo dostępne i sprawia jakąś tam chwilę przyjemności. Natomiast problem tkwi w dorosłych. Jak my jesteśmy dorośli przygotowani do tego życia i jak możemy zabezpieczyć, może nie zabezpieczyć, dać bezpieczeństwo młodym ludziom szukania własnych celów. My pokazujemy to, co jest ważne w życiu. Jest wiele czynników predysponujących do tego, że dana osoba sięga po narkotyki. Są to czynniki biologiczne wynikające z biologicznej podatności na uzależnienia, na działanie substancji psychoaktywnych. Są to czynniki osobowościowe, czyli takie osoby, które przejawiają wyższy poziom lęku, wyższy poziom agresji, mają obniżoną umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, częściej sięgają po narkotyki. Głównymi jednak przyczynami są czynniki społeczne, czyli niedobory w środowisku, głównie rodzinnym. To brak właściwej rodzicielskiej opieki, to także konflikty rodzinne, przebywanie w nieodpowiednim towarzystwie, czyli na przykład w subkulturach narkomańskich, a także czynniki stresowe, czyli jakieś trudne wydarzenia, z którymi człowiek nie potrafi sobie poradzić i sięgnięcie po narkotyki jest dla niego takim sposobem na poradzenie sobie z trudną sytuacją. Problem narkotykowy często dotyka również najbliższą rodzinę osób uzależnionych. Sęk w tym, aby to właśnie rodzina jako pierwsza podjęła działania w kierunku pomocy tej osobie. W przypadku eksperymentowania dzieci i młodzieży z narkotykami sprawa staje się jeszcze bardziej poważna. To rolą rodziców jest rozmowa i obserwowanie swoich pociech. To wy je najlepiej znacie. Nie zawsze dobre oceny w szkole i wzorowe zachowanie może świadczyć o tym, że problem nas nie dotyczy. Jednak nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Dla rodziców to może być zwykła rozmowa z dzieckiem. A dla dziecka? Mimo buntu może być to sygnał, że jest ktoś, kto je wysłucha, zrozumie i pomoże. Nawet nieświadomie. Ja myślę, że z dzieckiem już od małego można o tym rozmawiać. Nie można uważać, że na przykład takiego problemu nie ma, że narkotyków gdzieś tam nie będzie w jakimś towarzystwie czy w jakiejś sytuacji, bo to jest wszędzie. Dopalacze są wszędzie, narkotyki też są.
Alkohol też jest dostępny, chociaż sprzedawany od 18 roku życia, ale nie ma problemu, żeby jego kupić. Także myślę, że przede wszystkim rozmawiać z tymi dziećmi, mieć z nimi kontakt. Nawet jeśli coś nam się wydarzy w życiu, że w ten sposób sobie radzimy z problemami, to też o tym mówić. Nie bagatelizować, dokładnie. Myślę, że kontakt z dzieckiem jest najważniejszy, uważność na to dziecko, pomimo tego, że dużo pracujemy, że żyjemy w takim pędzie, to jakby zwracajmy uwagę na to dziecko, że ono jest w tym domu i jakby no, to, że na przykład nie mówi o swoich problemach, to, że się dobrze uczy, że w sumie jest spokojne, to nie świadczy, że wszystko jest okej. Młodzieży bardzo zależy na tym, żeby być akceptowanym przez środowisko swoje, przez znajomych. Niestety no, w wieku tam 13-14 lat już rodzic nie jest autorytetem, tylko autorytetem są właśnie rówieśnicy i osoby z jego tutaj środowiska. No, ta akceptacja jest bardzo potrzebna. Często to właśnie problem w rodzinie, czyli niedostateczna opieka ze strony rodziców, niedostatecznie silna więź, też takie poczucie własnej wartości, które dziecko wynosi właśnie z domu, więc jeśli dziecko ma to poczucie wartości obniżone, będzie szukało jeszcze więcej aprobaty środowiska, więc to środowisko też poza rodziną będzie miało na nie większy wpływ. Jeśli wartości przekazywane w domu, jeśli istnieją rytuały rodzinne, one są jakby takim chroniącym zasobem dziecko przed właśnie używaniem narkotyków, innymi zachowaniami ryzykownymi. Te narkotyki po prostu są dostępne, mimo takiej ustawy naszej o przeciwdziałaniu narkomanii, ale one po prostu są i dzieciaki mają łatwość w dostępie do tych narkotyków. Kolejną sprawą, myślę, jest też presja rówieśników. Może nawet, powiedziałabym, trochę moda na te środki psychoaktywne. Ale myślę, że kolejnym jest też fakt, że obserwują młodzi ludzie to, jak sobie dorośli radzą z problemami i widzą, że na przykład dorośli sięgają po alkohol, żeby złagodzić swoje napięcie, więc oni, biorąc jakby przykład z dorosłych, sięgając po narkotyki, szukają pomocy takiej dla siebie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. W Sieradzu miejsca, gdzie możemy znaleźć profesjonalną pomoc, są. Trzeba jednak pamiętać, że to my sami musimy chcieć taką pomoc otrzymać. W Sieradzu jest wiele takich miejsc, gdzie osoby bądź rodziny osób zagrożonych uzależnieniem czy już uzależnionych mogą pomoc znaleźć. Myślę, że jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w strukturach którego działa Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Prowadzimy taki punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin. Warto właśnie tutaj pamiętać o tym, że nie tylko osoby uzależnione, ale również całe rodziny powinny tę pomoc otrzymać. Między innymi jest to taka wstępna diagnoza przeprowadzana przez psychologa, który jakby określa, w jakim stadium uzależnienia osoba się znajduje, jakiej pomocy powinna szukać. Pośredniczymy również w poszukiwaniu miejsc w placówkach monarowskich i tym podobnych, tak? Tam, gdzie można tę pomoc uzyskać. Trochę zaskakujące jest to, że do naszego ośrodka rocznie zgłasza się kilkanaście osób. Najczęściej są to rodziny osób uzależnionych, bardzo rzadko sami uzależnieni. Dlatego tak trudno mi tę skalę tutaj jakby przedstawić. Myślę, że problem jest duży, tak jak wszędzie, tak? Dzieciaki sięgają po te narkotyki, sięgają teraz też po dopalacze. Natomiast tej pomocy jeszcze tak nie szukają, tak? Ani rodziny, ani myślę same te osoby. Ostatnie badania z 2011 roku, które objęły teren województwa łódzkiego, podają, że obniżył się wiek inicjacji narkotykowej. To mocny sygnał do tego, że problem jest poważny. Po marihuanę i haszysz sięgają dzieci poniżej 13 roku życia, natomiast pierwszy kontakt z amfetaminą to 14-15 rok życia. Te same badania wskazują, że spośród młodzieży gimnazjalnej co czwarty chłopiec i co piąta dziewczynka mieli jednorazowy kontakt z marihuaną i haszyszem. Policja oprócz działań typowo wykrywczych oczywiście prowadzi również od lat i to od wielu lat na terenie szkół gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych działania prewencyjne, gdzie policjantki zespołu do spraw nieletnich między innymi zajmują się również profilaktyką narkotykową. Generalnie tutaj omawiamy przepisy karne, gdyż no, nie jesteśmy tutaj specjalistami
od spraw typowo od uzależnień, żeby zajmować się już osobą, która jest uzależniona. Natomiast no, w konkretnych przypadkach staramy się kierować takie osoby bądź rodziców takich osób do odpowiednich specjalistów. Jeżeli nie zaczniemy walczyć z tym problemem, to po paru miesiącach czy po parunastu miesiącach tą walkę przegramy. Pamiętajmy, że tak jak z chorobą, czym wcześniej zaczniemy walczyć z tym, czym wcześniej zaczniemy to leczyć, tym są lepsze perspektywy wyleczenia. Problem uzależnienia od narkotyków jest niezwykle rozległym zagadnieniem. Najważniejsze jest to, aby mieć świadomość, że narkomania funkcjonuje na naszym podwórku, a nie tylko w telewizyjnym reportażu. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że narkomania jest chorobą XXI wieku i być może obudzi się u naszego dziecka, a być może u nas samych. Nie wolno więc bagatelizować nawet najmniejszych sygnałów. To my sami decydujemy o swoim losie i to my sami możemy podać rękę komuś ze swojego otoczenia. I oby nie było za późno.